Wiktoria lubi tańczyć, jeździć na rowerze, często z nami gdzieś wychodziła, spotykała się, chodziłyśmy na lody, na pizzę często. Lubiłyśmy razem uprawiać przeróżny sport. Zapisała się nawet na tańce w szkole. Nie różniła się od nas zbyt wiele, miała swoje pasje. Miała swoje marzenia i myślę, że ta rehabilitacja, na którą jest organizowany ten koncert, może jej bardzo pomóc w spełnieniu swoich marzeń. Wiktoria Cymer to 15-latka z Zawiercia, która 14 października uległa poważnemu wypadkowi. Teraz znajduje się w jednym z krakowskich szpitali, a rodzina, przyjaciele i znajomi postanowili zawalczyć o lepsze jutro dla Wiktorii. Jestem wychowawczynią Wiktorii Cymer. To bardzo spokojna, zrównoważona i przemiła uczennica. Myślę, że jeżeli by komuś kiedykolwiek w przyszłości trzeba było pomóc, na pewno by pomogła. No niestety 14 października uległa bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Doznała bardzo wielu obrażeń wewnętrznych, ale najpoważniejszym z nich jest złamanie kręgosłupa, w wyniku czego Wiktoria jest sparaliżowana od pasa w dół. No i czekają bardzo, bardzo długa rehabilitacja. Rozmawiałam z Wiktorią niedawno, bo tak się złożyło, że 3 listopada skończyła 15 lat. Jest na razie pełna nadziei i optymizmu. Jest w niej taka iskierka, że wszystko będzie dobrze i myślę, że jesteśmy w stanie tę iskierkę bardzo rozpalić. Chcę, żeby ona po prostu nie zgasła. Wiktoria założyła sobie taki plan, że już tutaj przyjedzie na święta, bo marzy o tym, żeby się znaleźć w domu po miesięcznym pobycie w szpitalu i żeby tutaj do tego domu wejść już przynajmniej o kulach i żeby stanąć na nogi. Bardzo Państwa proszę o wsparcie Wiktorii, żeby to jej największe marzenie, czyli to, żeby stanęła na nogi, a później zaczęła chodzić, się spełniło. Pamiętam, jak tutaj po tych schodach, które są widoczne w szkole, widziałam ją ostatni raz 13 października i pomyślałam sobie, jaka to fajna, miła dziewczyna. Bardzo bym pragnęła, żeby tutaj jeszcze po tych schodach w tej szkole mogła wchodzić i żeby znowu była z nami. Bardzo Państwa proszę, pomóżmy, bo tylko razem możemy sprawić to, żeby Wiktoria zaczęła chodzić. Już w najbliższą niedzielę w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu odbędzie się koncert charytatywny dla Wiktorii. Pieniądze zebrane podczas wydarzenia będą przeznaczone na kosztowną rehabilitację. Kolejny koncert odbędzie się 2 grudnia w Fabryce Muzy. Dziewczynka jest po 2 bardzo poważnych operacjach kręgosłupa. No i niestety póki co nie ma władzy w nogach. Do tej pory jest cewnikowana, pierwszy tydzień w ogóle karmili ją pozajelitowo. No i dziewczyna leży w szpitalu, tak naprawdę ma taką minimalną rehabilitację. No i czekamy na ośrodek rehabilitacyjny, jakiś najlepszy, żeby po prostu wzięli dziewczynę w obroty, że tak powiem, i żeby dała radę. No czekają strasznie duża walka, strasznie ciężka rehabilitacja, no ale mamy nadzieję, że zawalczymy dla niej i ona samą sobą i siłą walki do tego wszystkiego, determinacją, że da dziewczyna z nami radę. Zapraszamy Was serdecznie na koncert, który będzie w niedzielę 12 listopada. Na koncercie będzie się działo bardzo wiele, będzie bardzo dużo atrakcji i dla dzieci, i dla dorosłych. Będą występy koncertów, solistów, chóru, tutaj z gimnazjum numer 1. Wystąpią gwiazdy z Warszawy, Czerwiński i Czyżewski. Będzie pokaz ratownictwa medycznego, interpretacja całego zdarzenia, w którym brała udział Wiktoria. Będzie drugi zespół na dworze, na tirze występował, będzie zespół rapowy i zespół CIS. Będzie tyrolka, ścianka wspinaczkowa, konie, kuchnia polowa z OSP, ciasta, kiermasze, aukcja, naprawdę będzie bardzo dużo się działo. Szkoła, do której uczęszcza Wiktoria, również prężnie zaangażowała się w pomoc uczennicy. Przede wszystkim przez cały czas myślimy o Wiktorii, ale również muszę powiedzieć, że empatia uczniów naprawdę jest ogromna. Przez cały czas przychodzą z różnymi pomysłami, ale oczywiście nie chcemy działać spontanicznie, chcemy się włączyć do akcji skoordynowanej już.
i włączamy się do koncertu. Będziemy, każda klasa będzie piekła ciasta w dużych ilościach. Mam nadzieję, że będą nabywcy tych ciast nie skąpili pieniążków, że uda się zebrać jak największą kwotę. Również zabiegamy o to, żeby akcja Podaruj Dzieciom Święta w tym roku była dla Wiktorii, więc będziemy robić różnego rodzaju wytwory, ozdoby świąteczne. Zawsze te akcje cieszą się dużym odzewem publiczności zawierciańskiej, także połączymy to również z koncertem. Mamy też taką sceniczną wywiadówkę w styczniu i też myślimy, że będziemy starali się w jakiś sposób również pośpiewać, potańczyć, żeby zdobyć jakieś pieniążki dla Wiktorii. Koleżanki ze szkoły przez cały czas starają się wspierać Wiktorię. Dobrze się czuła też, jak do niej przyjechaliśmy, ponieważ przydała jej się nasza otucha, taka, żeby nie było jej za bardzo smutno. Zdrowotnie też coraz lepiej. Jeszcze ją czeka bardzo długa droga do tego, żeby wróciła do normalnego stanu zdrowia. Teraz ma rehabilitację w szpitalu i to bardzo dużo daje. Już może siedzieć, więc to jest plus. Czuję mrówki w nogach, więc to jest bardzo dobrze. Lekarze też mówią, że już jest coraz lepiej. I ogólnie bardzo się dobrze czuję jak po takim wypadku. Wracaj szybko do nas!